Od 20 lat jestem ratownikiem medycznym i w tej chwili nigdy nie spodziewałem się, że trzeba będzie w takich czasach pracować. Wśród wszystkich zakażonych w Polsce co piąty to pracownik służby zdrowia. Jest nas coraz mniej, coraz więcej roboty, coraz trudniej. Kwestia jest taka, że trzeba się bardzo mocno zabezpieczać. Jak długo kwestia zmożonej aktywności wirusa jeszcze potrwa, nie wiadomo, ale wiadomo, że jest konieczność zabezpieczenia ratowników, szczególnie w sytuacjach zagrożenia wirusami lub patogenami o wysokim wskaźniku zaraźliwości. W związku z tym jest konieczność doposażenia w taką aparaturę, jak na przykład specjalistyczne kombinezony, jak na przykład maski pełnotwarzowe, jak na przykład specjalistyczne nosze do transportu osoby zakażonej. W tym trudnym czasie dla nas wszystkich warto wspierać tych, którzy są na pierwszej linii frontu. W imieniu Rekord System Informatyczny chciałbym serdecznie zaprosić do zbiórki pieniędzy na ratownictwo medyczne prowadzonej przez grupę Rekord. Szczególnie oni potrzebują wsparcia naszego w tym trudnym czasie. Kibice powinni jednoczyć się nie tylko w czasie widowisk sportowych, ale też także w trudnych sytuacjach. Dlatego jako przedstawiciel drużyny futsal Ekstraklasy Rekord i mistrza Polski gorąco zachęcam do wsparcia zbiórki organizowanej przez grupę Rekord na ratownictwo medyczne. W imieniu zespołu trzeciej ligi zachęcam Was do wzięcia udziału w naszej inicjatywie. Pamiętajcie, dobro powraca. W tych trudnych czasach dla pracowników służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, laborantów, salowych i innych, tak ważnym jest rzeczą jest zabezpieczenie się przed zakażeniem się koronawirusem. Dlatego prosimy, pomóżcie nam i bądźcie z nami.